Cześć wszystkim z tej strony Rady Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam was serdecznie w technicznym poniedziałku, w cotygodniowym nagraniu, w którym wybieram 10 spółek zgłoszonych przez Was i dokonuję na tych spółkach analizy technicznej w poszukiwaniu tego, co pokazuje nam wykres, co w najbliższych dniach, tygodniach, a być może nawet miesiącach, może się na tych spółkach, na tych walorach, na tych wykresach dziać. Krótko przypomnę, że spółki zgłaszacie Wy, zgłaszacie je w komentarzach. Jeżeli spółka już jest, dajecie jej łapkę w górę. Starajmy się, żeby te spółki nie powtarzały się w ciągu ostatnich kilku zestawień. No i tym sposobem ja wybieram 10 najpopularniejszych spółek i poddaję je analizie. Dzisiaj również mamy 10 walorów, po kolei będziemy sobie przez nie przechodzić. Zaczynamy od spółki Agora. Agora, która wydawać by się mogło powinna bardzo pozytywnie reagować na, na odmrożenia i, i całą tą reakcję ze zdejmowaniem lockdownu. No i widać, że ta reakcja jak najbardziej jest, ona się zaczęła w bardzo konkretnym punkcie pod koniec marca, na początku kwietnia kurs praktycznie podwoił się z okolic 6 zł w okolice 12 zł. Pamiętajmy, że Agora to nie tylko... Albo nawet już teraz w mniejszości, e, serwis informacyjny i gazeta, ale w drugiej mierze, e, oczywiście kina, oczywiście media, marketing e, i to wszystko, co ostatnio dosyć mocno cierpiało, w związku z czym stąd takie duże odreagowanie, no i stąd też oczywiście były spadki w zeszłym roku. Aktualnie Agora w trakcie korekty, ta korekta widoczna, ta korekta też największa od początku tego, no nie do coś długiego, ale, ale znacznego jeśli chodzi o swoją rozpiętość ruchu wzrostowego. W tym momencie widzimy, że kurs zawędrował w okolice 10 zł, no i sesja piątkowa to jest takie tam mm, odreagowanie, jakaś pierwsza próba odbicia widzimy sesja 2,5% do góry. Zobaczymy, co wykres pokaże, co czas pokaże. No ewidentnie na rynku jest takie lekkie mm, osłabnięcie w ostatnim czasie, jakiś taki... Yy, parę dni wątpliwości, można było tak powiedzieć, natomiast widać również powrót, powrót optymizmu, końcówka tygodnia już zdecydowanie mm. lepsza, no i myślę, że to też widać na Agorze, gdzie, gdzie na początku tygodnia mieliśmy raczej spadki, końcówka tygodnia już pod znakiem wzrostów, wiele spółek na warszawskim rynku tak zanotowało, Ostatni tydzień. No, ja mam cichą nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mieli bardzo dobry tydzień i podnoszenie, podnoszenie cenowych maksimów, zwłaszcza na indeksach, ale również na wielu spółkach. Więc, również co do Agory, jestem, jestem dobrej myśli. Myślę, że aktualnie te 10 zł i ta okolica 10 zł może być traktowana jako wsparcie. No, chyba że oczywiście notowania będą kontynuowały ruch w dół. Wtedy być może 9,50. Jeżeli nie 9,50, no to dalej trzeba będzie. To analizować. Ogólnie Persaldo na przestrzeni całego 2021 roku Agora wygląda nieźle i tamta korekta z 1150 na 10 zł to nie jest jeszcze coś, co by nas powinno tutaj napawać jakimiś dużymi obawami. Autopartner no, nie daje nam takich, takich obaw, takich powodów do zastanawiania się, tutaj te wzrosty widzimy, że. Cały czas praktycznie jak po linijce, czasem wolniej, czasem szybciej. Natomiast bardzo dobry rok 2020, również 2021, widzimy, z 8 zł już jesteśmy w okolicy złotych 12, czyli plus 50%. Tak więc rynek, rynek daje, daje zarobić. No i tutaj też technicznie de facto nie ma się do czego przyczepić. Jakaś drobna korekta była, ta korekta sobie zawędrowała do poziomu 11 złotych. Ten poziom w tym momencie jest, wyznacza nam techniczne wsparcie, no i od tego wsparcia widzimy już jakieś próby odreagowania, jakieś próby ruchu w kierunku nowych maksimów, więc autopartner na razie bez żadnych wątpliwości, bez żadnych znaków zapytania, po prostu bardzo dobrze. No, bardzo ciekawa spółka, yy, tak naprawdę, chciałbym chciałem powiedzieć, ostatnich miesięcy. Ale no CD Projekt z, jest spółką, która cieszy się popularnością już od bardzo długiego czasu. Natomiast no, my skupimy się na tym, co mieliśmy ostatnio, i wiele na to wskazuje, że przynajmniej na jakiś czas. Dołek został osiągnięty. Okolice 150 zł. Wsparcie ten poziom dwukrotnie był odwiedzany przez rynek, dwukrotnie rynek odbił po dotknięciu tego poziomu. No i również, gdybyśmy szukali tutaj takiej małej formacji W, myślę, że można to sobie tak narysować. Przykład takiego, czy to, czy to podwójnego dna, tak można, można oczywiście tak to nazywać. Że, że w ten sposób nam się ta formacja ułożyła, prawda? Widzimy zejście, widzimy podejście, widzimy ponowne zejście i widzimy przełamanie tego mniejszego oporu. Może zaznaczę to na, na prostokącie, w okolicy 180 zł. Tak? Ta formacja nam tutaj wybiła te 180 zł. Nawet lokalnie gdzieś tam 200 zostało pokonane na jakiś czas. Więc co do CD projektu, no można powoli mówić o tym, że on odmienia kierunek, że on zmienia swój kierunek. Widzimy ten ruch ze 180 już na 190, więc no. Inwestorzy, znaczy oczywiście wiadomo, na CT projekcie jest wielowarstwowa analiza, tak? czyli można mówić fundamentalnie, można mówić rynkowo o tym, co się dzieje z krótkimi pozycjami, z tymi shortami, które są w rejestrze, czy one się pojawiają, czy one się, czy one się zwijają, czy one ciągle się utrzymują. Ostatnio mamy raczej zwijanie się tych krótkich pozycji, to też widać na rynku, więc sądzę, że jest szansa przetestowania w najbliższych dniach poziomu 200 zł. Na razie nie mówię o tym, że jest szansa pokonania, no wiadomo, że szansa pokonania jest zawsze. Natomiast poziom 200 zł widzimy w tym miejscu wyznaczonym przez lukę spadkową w tym miejscu również mimo tego, że tam te cienie mm, Lokalnie przebiły, nawet gdzieś tam do 210, 211 sięgnęły notowania, ale ciągle uważam, że poziom 200 zł jest tutaj kluczem, jest tutaj tym obszarem, przy którym trzeba będzie zdwoić swoją czujność. No i de facto pokonanie poziomu 200 zł, takie potwierdzone pokonanie poziomu 200 zł, no będzie już uprawniało nas do mówienia o tym, że to odwrócenie na CD-projekcie jest zakończone przynajmniej na jakiś czas, prawda? No bo to też pamiętajmy o tym, że notowanie spółek nie mają tylko ruchu w dół, który mieliśmy i ruchu w górę, który mieliśmy tam wcześniej, prawda? Oczywiście jest też możliwy ruch boczny. Miało to miejsce chociażby, zobaczę czy mamy te notowania, miało to miejsce po dużych spadkach na samym indeksie WIG, tak? Zwróćmy uwagę, 2011 rok, no, spadło, ale po tym, za, zanim jeszcze ruch Ruch był kontynuowany, wzrostowy, to przez wiele miesięcy trwało to w ruchu bocznym. Podobnie rok 2016, tam też nie było takiego natychmiastowego ruchu do góry. Najpierw był ruch boczny, więc pamiętajmy również o tym, że to też jest realny scenariusz na CD-projekcie, że to nie musi od razu iść do góry. Skoro przestało spadać, być może po prostu notowania będą przez jakiś czas poruszały się pomiędzy 150 a 200 zł, zanim zostanie wyznaczony kolejny kierunek, zanim zostanie stworzona kolejna. Narracja. Więc tak troszeczkę wyszedłem poza ramy analizy technicznej, ale też chcę Wam przerzucać takie rzeczy, podrzucać takie drobne, drobne uwagi, żebyście pamiętali o tym, że przełamanie 200 zł to nie jest od razu znak, że lecimy na 400. Yy, mogą tu się dziać również inne rzeczy, no a tam po drodze jest jakaś mała gierka mobilna Monster Slayer, więc zobaczymy yy. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie technicznie dwa elementy, tak? Jest zrealizowana formacja odwrócenia, jest przełamane 180 zł. Jest opór techniczny na poziomie złotych 200. Dom Development również bardzo dobrze, podobnie do Autopartnera, natomiast tutaj mamy odcięcie dywidendy, więc notowania też swoje, swoje robią, mamy ten ruch wzrostowy, ten ruch wzrostowy praktycznie jak po linijce, ostatnio jednak widzimy tą korektę i tutaj nawet bez tej luki ta korekta by była zauważalna, natomiast ta korekta też dotarła do poziomu technicznego wsparcia, prawda, czyli jest się na czym zaoprzeć, jest się na czym zatrzymać, oczywiście przełom tego poziomu długoterminowo no, nie będzie znaczyło jakiegoś dramatu na walorze, który pięknie nam rośnie od, od lat, prawda? Więc tam złotówka w górę czy w dół nie będzie robiła wielkiej różnicy, natomiast no, to jest aktualne techniczne wsparcie, które myślę, że warto obserwować, któremu warto się przyglądać. To jest okolica 136 zł. Więc na razie, jeżeli szeroki rynek pozwoli, jeżeli ten wiatr wzrostowy się utrzyma, no to myślę, że i dom development. Ten poziom obroni i, i znowu gdzieś tam ruszy do góry. Troszeczkę inna wymowa techniczna na, na mabionie, na spółce, która wystrzeliła na początku 21 roku. No wystrzeliła w sposób niesamowity z okolic tam 20, 20 kilku złotych na 120 zł. I mamy tutaj taką fajną malejącą amplitudę ruchów cenowych, czyli widzimy tam z 20. Kilku na 120, później spadek na 40 parę wzrost na powiedzmy, 85 i w tym momencie jesteśmy w trakcie ruchu spadkowego, czyli dosyć duża dynamika zmian jest zachowana, natomiast no, poza tymi tutaj bardzo szybkimi sesjami. W pierwszej połowie marca tak naprawdę te świece są kontynuowane, czyli ten ruch jest duży, ma duże zakresy, ale odbywa się w sposób no, do pewnego stopnia uporządkowany, tak? czyli to nie są jakieś takie wielkie przeskoki, wielkie przeloty, wielkie ruchy, ruchy cenowe, tylko te świece są mniej więcej gdzieś tam ze sobą połączone, zachodzą na siebie, prawda? Więc jest to ruch pod wieloma względami. Uporządkowany, można tak powiedzieć. Aktualnie jesteśmy w trakcie ruchu spadkowego. Ten ruch spadkowy też przebiega no, do pewnego stopnia w sposób spokojny. Oczywiście dynamika jest adekwatna do tych poprzednich ruchów, czyli, czyli duża, mimo że gasnąca. Z poziomu 85 zł, jesteśmy już w okolicy 65 zł, czyli ten dystans też nie jest mały. Trudno mi w tym momencie oprócz tego, że oczywiście ten kierunek widzimy, prognozować i przewidywać dokąd to może zajść. No bo zejście w okolice 45 zł jest wariantem no mocno pesymistycznym, uważam. Mimo że licząc pomiędzy 45 a 85, to już jesteśmy w połowie drogi. Pamiętajmy o tym, że to jest skala logarytmiczna, a nie, a nie liniowa, prawda? Czyli z 85 na, na 45 już jesteśmy w połowie drogi. No i tam de facto jest ten najbliższy. Субтитры сделал DimaTorzok Poziom techniczny, który można by było obierać jako wsparcie. Ja na razie nie chcę sięgać tak daleko, więc po prostu obserwowałbym to, co się tutaj będzie działo, szukałbym oznak zmiany kierunku na wzrostowy, tak? szukałbym oznak jakiegoś odwrócenia. Tutaj wtedy mieliśmy w maju to odwrócenie, no ale ono trwało praktycznie prawie cały maj, prawda? więc to też nie jest 5 minut, to nie są dwie sesje, kiedy rynek się odwraca w przypadku Mabionu, więc, więc o tym pamiętajmy. Także na razie jedyne, co. co Myślę, mógłbym powiedzieć o tym wykresie. To jest to, że jesteśmy w trakcie ruchu spadkowego. Czekamy na jakieś odwrócenie, ale czy ono nastąpi przy 60, powyżej 60, czy w okolicy 50, naprawdę trudno jest, myślę, prognozować. Bardzo fajny ruch wzrostowy na M banku. M -Bank praktycznie odrobił w całości pandemię. Pamiętamy, że tutaj ta pandemia widzimy zresztą, tak, okolice 360 zł tutaj ta pandemia mm, się rozpoczęła, jeśli chodzi o ten wykres. No i niedawno to 360 prawie że zostało osiągnięte. Więc myślę, że też kier... moment, w którym rynek zawrócił, no nie jest przypadkowy, że tutaj inwestorzy dostrzegli gdzieś tam te punkty odniesienia, to było takim pierwszym punktem odniesienia wcześniej gdzieś tam może 2019 rok. Natomiast tutaj te dwa dołki z grudnia i ze stycznia były pewnym wyznacznikiem, więc na razie tym wyznacznikiem pozostaje techniczny opór w okolicy 360 zł. Poza tym ruch cenowy myślę bardzo przyzwoity, bardzo taki równy. Mimo oczywiście tych wszystkich wahań, które się, które się zdarzają, no to jednak. Widać pewien kierunek, pewną taką konsekwencję, jeśli chodzi o tempo wspinania się. To tempo też jest całkiem przyzwoite. Z okolic 150 zł w listopadzie już jesteśmy powyżej 300, więc no ponad 100% w, w okresie kilku miesięcy. To też z pewnością cieszy inwestorów. No tu widzimy oczywiście rozważania, dyskontowania zarówno kwestii frankowych, jak i kwestii stóp procentowych. No banki, banki zdecydowanie odro... Odrobiły swoje notowania w ostatnich e, miesiącach. Aktualnie gdzieś tam też są te, e, te spadki, one były widoczne, ale na razie w kontekście tego ruchu nie niepokoju. Tak więc mBank krótkoterminowo myślę okolice 310 zł to jest ten poziom, któremu bym się przyglądał jako techniczne wsparcie. No jeżeli nie, oczywiście mamy drugie techniczne wsparcie w okolicy 290, może troszeczkę wyżej na razie ruch spadkowy, ale myślę, że też to 360 w jakiejś konkretnej perspektywie czasowej zostanie przetestowane ponownie. Onko RD tutaj w zasadzie nic ciekawego się nie dzieje. Widzimy, że ruch boczny zawierający się pomiędzy 60 a 45 złotych trwa nam w zasadzie od początku tego roku. Mamy bardzo wyraźne wsparcie techniczne w okolicy 45 zł. Mamy opór w okolicy złotych 60, zł. no i tak to się toczy i tak to trwa, więc tutaj też nie rysowałbym na razie jakiejś wielkiej rozgrywki sił, popytu i podaży. Dopiero jak kurs się będzie zbliżał albo do jednego, albo do drugiego poziomu, to myślę, że wtedy zrobi się ciekawie. Wtedy warto będzie śledzić ten walor w kierunku albo wybicia w dół, albo wybicia w górę. Na razie umiarkowanie neutralnie widzimy, że notowania są praktycznie w połowie tego zakresu. Tutaj jakichś tam większych wsparci oporów myślę, że też nie ma sensu rysować. Tak więc zakres jest zarysowany, czekamy na nadanie kierunku. Paginik wykres też dosyć dobrze się wspina, jak na tak dużą spółkę. Ona zaliczyła to przecenę i zaliczyła to przecenę jeszcze od 2019 roku, poczynając, natomiast wyłączając ten szczyt z początku 2019 roku, no to ostatnie notowania w okolicy 7 zł w zasadzie ocierają się o historyczne maksima, tak? z pominięciem oczywiście tego, tego szczytu, chociaż tam też w zasadzie nie dużo brakuje, tak z 7 zł na, na 7,70, więc bardzo dobra odbudowa na tym walorze trwająca przez 2020, przez 2021 rok. Pamiętamy, że to nie jest spółka mała, to jest dosyć duży podmiot, dosyć strategicznie też uwarunkowany, jeśli chodzi o nasz Kraj, no i też z tego względu podlegający różnego typu zdarzeniom jednorazowym, typu negocjacje kontraktu, renegocjacje kontraktu, nowe kontrakty z Gazpromem i tak dalej. Tak? To są te ryzyka, które z pewnością każdy, kto się interesuje analizą fundamentalną na tym walorze, śledzi. Jeśli chodzi o analizę techniczną, no to mamy wyraźne, bardzo wyraźne wsparcie na poziomie 6,20 Ostatnio ten opór cenowy na poziomie 7 zł. No i myślę, że też w tym okresie jesteśmy neutralni. To znaczy, była ta korekta, korekta się zrealizowała, nie było kolejnej próby naruszenia tego technicznego wsparcia. I jednocześnie no też ruch w górę, ruch w kierunku 7 zł trwa nam już od połowy maja, czyli mamy dwa tygodnie maja, cały czerwiec i początek lipca, i nie udało nam się dojechać do poziomu 7 zł, więc też te, to odbicie i ten ruch w górę nie mrawy. No ale jak wspomniałem wcześniej, to nie jest mały walor, więc on też nie będzie się zmieniał o kilkadziesiąt procent z tygodnia na tydzień. Tak więc jedynie krótkoterminowo, neutralnie, szerokoterminowo, długoterminowo jest ta tendencja wzrostowa, ale ona też jest no, do pewnego stopnia umiarkowana to nie jest jakieś super tempo. Więc, no pagiennik, raczej wydaje mi się trudnym walorem do. Mm do rozgrywania, jeśli chodzi o, o takie zagrania techniczne, jeśli chodzi o wsparcia i opory. Widzimy, że te wsparcia i opory no, historycznie były ustanawiane, były testowane, były, były jakimś tam punktem odniesienia dla rynku. Natomiast raczej bym tutaj też z tym nie przesadzał. Tutaj nie jest tak, że grupa 20 inwestorów, którzy grają pod odbicie od wsparcia jest w stanie powstrzymać spadający walor, prawda? Więc tutaj z tym ostrożnie. Technicznie nie najgorzej Wyżej niż w pierwszym kwartale. Tak można, można podzielić ten wykres na kwartały. Pierwszy kwartał pomiędzy 5,50 a 6,20, drugi kwartał pomiędzy 6,20 a 7. No miejmy nadzieję, że ten trzeci kwartał przyniesie nam wyjście powyżej 7 zł, ale to też um, sądzę, że jeszcze parę sesji przed nami, zanim to zobaczymy. Kolejna duża spółka PKOBP, również bank, również widzimy to odbudowy, możemy, możemy również zrobić tą szerszą analizę, no i na PKOBP widzimy, że jesteśmy już sporo wyżej niż na początku pandemii. Na początku 2020 roku kurs sięgnął okolic 40%. 42, prawie że złotych, czyli wróciliśmy do poziomu z roku 2019, więc naprawdę bardzo dobra odbudowa. No Ostatnio korekta, tak? Ostatnio na bankach była ta korekta, ta korekta była zauważalna, jest tutaj podobnie jak na M-banku, tak samo widzimy to na PKOBP. Nie zmienia to szeroko, szerokiej tendencji cenowej, czyli cały czas ten ruch w górę jest zachowany. Ostatnio widzieliśmy raczej to przyspieszenie, prawda? Czyli gdybyśmy szukali, szukali jakiegoś takiego kierunku, ja sobie go naprawdę z grubsza zarysuję to widzimy, że ten poprzedni ruch wzrostowy w końcówce maja, na początku czerwca tak naprawdę wyrwał nas w górę z tej dotychczasowej tendencji. Aktualnie mamy powrót do tempa, w jakim walor przez końcówkę zeszłego i początek obecnego roku się wspina, prawda? Więc nie traktowałbym też tej korekty jako. Czegoś mocno negatywnego, jako jakieś tam zaburzenia tego, tego średnioterminowego ruchu cenowego. Jeśli chodzi o techniczne wsparcia, no one są słabe. Tak? No wiadomo, że jest tym poziomem z pewnością okolica 33, z groszami, niecałe 34 zł. Tam widzimy. Ten poziom można zarysować, no ale on jest dosyć odległy od bieżących notowań. Jakieś pomniejsze wsparcie, gdzieś tam w okolicy 37 czy z groszami, no to jest tak słaby poziom, że, że raczej bym tutaj też szczególnie go nie rysował. Ale, ale no, zróbmy to, zarysujemy. Więc widzimy PKO BP, które rośnie. Jest w korekcie, jest szansa na to, że to korekty skończy. Są jakieś punkty odniesienia, ale one są słabe. Są jakieś wsparcia, one nie są mocne, więc generalnie trzymałbym się tego szerokiego kierunku i obserwował po prostu ten spadający rynek, spadający walor. Czy on znajdzie swoje dno, czy wręcz przeciwnie, zmieni kierunek i, i szybko, szybko pójdzie w kierunku 41 zł. Zobaczymy, trzymamy kciuki. No i kolejna spółka, ostatnia. Już dzisiaj PKP Cargo. W zasadzie podobnie jak Autopartner, czyli y, ruch wzrostowy, bez jakichś większych y, napięć, emocji. No. Trudno jest mówić o braku emocji przy walorach, które rosną o 100%, natomiast ostatnio od listopada mamy faktycznie taki rynek, tak? że, że spółka rośnie o 100%, czy, czy duża część spółek rośnie o 100%, i my mówimy: no big deal, tak, spółka jak wszystkie inne. Więc piękny czas nam nastał na, na warszawskiej giełdzie. Tutaj możemy narysować poziom technicznego wsparcia, myślę, że on jest widoczny i również jest zauważalny przez, przez inwestorów, więc ten poziom jak najbardziej w okolicy tam 20 2080 jest Ostatnio notowania przetestowały ten poziom 21 bodajże czerwca no i w ostatnich dniach również kolejna próba więc jest się na co opierać Zobaczmy, jak poszła odbudowa no w zasadzie tutaj mamy dużą zmianę trendu tak mieliśmy trend spadkowy ho 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 no powiedzmy że od 2017 roku tak notowania spadały 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 rok 2020 to jest taka wielka formacja hmm, Podwójnego dna, można tak powiedzieć. No nie oszukujmy się tutaj. To nie, nie grała technika, nie grały wykresy, nie grały jakieś tam podwójne dna, po prostu tak się rynek złożył. Natomiast faktem jest, że dosyć znaczące odwrócenie miało miejsce. Te dołki wypadły w okolicy 9 zł. Jesteśmy już w okolicy 21, więc no istotnie wyżej, istotnie odeszliśmy od tych dołków, więc to odwrócenie z pewnością nastąpiło. Mamy je potwierdzone. I w tym momencie mamy walor po prostu w ruchu wzrostowym. Jak bardzo wzrostowym, jak wysoko to zajdzie, trudno jest powiedzieć. Na razie widzimy maksima tej ostatniej młodej hossy. Zostały wyznaczone całkiem niedawno, w połowie czerwca. Aktualnie korekta, ale sądzę, że też jest szansa na powrót w okolice 23 zł i testowanie ponowne tych poziomów. Tak więc wygląda to nieźle, wygląda to przyzwoicie. Nic wielkiego tu się nie dzieje. No i chyba tak wygląda. W wiele walorów, które dzisiaj oglądaliśmy, czyli ruch wzrostowy, bardzo często korekta jakaś w tym ruchu wzrostowym, korekta najczęściej nie tyle nie na tyle znacząca, żeby zmieniała dużo w szerokim obrazie technicznym. Raczej jest to poszukiwanie lokalnego, jakiegoś tam technicznego wsparcia, jakiegoś lokalnego poziomu, w którym notowania mogłyby się zatrzymać. No oczywiście było parę wyjątków, prawda? CD-projekt, który odwraca kierunek ruchu spadkowego i wydaje się, że dobrze mu to idzie, ale jak wspomniałem wcześniej, też nie ekscytujmy się, że to od razu będzie ruch na 450, na 460 zł. Tak, to może być po prostu kilkumiesięczny, wielomiesięczny ruch boczny. Możliwe, że jeszcze 150 zostanie pogłębione, możliwe, że 200 zostanie pokonane, ale nieznacznie. Więc tutaj jest się z czego cieszyć, ale jeszcze no, do entuzjazmu nam zdecydowanie, zdecydowanie brakuje. Aczkolwiek pamiętajmy też o tym, że długoterminowi łapacze dołków najlepsze dile robią właśnie w sytuacjach niejasnych, tak? Bo jak ten dołek już dawno miniemy i będziemy już w trakcie, nie wiem, w okolicy 300 zł, no to nie, nie sztuką będzie powiedzieć, że dołek wystąpi w okolicy 150-160, prawda? Więc yy, ja nie twierdzę, że to jest absolutny dołek, ale też nie twierdzę, że. Mm, że będzie jeszcze taniej, tak? Myślę, że tutaj każdy ma jakąś swoją indywidualną strategię na CD-projekt. Ja również taką mm, posiadam. E no, Mabion troszeczkę inaczej, prawda? To jest specyficzna spółka, o tyle, że ona mniej podlega zasadom takiej tradycyjnej twartej gospodarki, bardziej temu, co tam opracowuje te cząsteczki, więc tam newsy ze spółki w dużej mierze determinują losy wykresu. Widzimy, że ostatnio duże przeloty, aktualnie w ruchu spadkowym. No, Onko RD podobna spółka, ale widzimy z drugiej strony nuda na wykresie od początku roku. No a w pozostałym raczej mamy mm, walory rosnące, które ostatnio w, w ostatnich tam kilku dniach, w ostatnim tygodniu napotkały korektę. Te korekty najczęściej są już, są już na tyle zauważalne, że, mm, że można je tak jakby uznać za dojrzałe, uznać za. Korekty, które już są na tyle konkretne, że mogłyby się skończyć, o może tak powiem. Tak. Czy to nie jest pojedyncza, czy, czy dwie sesje spadkowe, które w zasadzie mogą oznaczać wszystko, tylko bardzo często te korekty już są na tyle wyraźne, że gdyby się zakończyły, to po czasie powiemy, że. Okej, okay, to, była, to była korekta. Więc też widać te zbieżności. Mimo tego, że wy te spółki wybieracie różne z różnych branż, to też widzimy te, te zbieżności pomiędzy walorami. Te części wspólne, które składają się de facto na rynek. Te tak? na nastroje na rynku. Ostatnio nastroje na rynku były takie, że mamy korektę. Miejmy nadzieję, że ten tydzień przyniesie nam nowe historyczne maksima na indeksie WIC. Ja trzymam za to bardzo mocno kciuki, no i zobaczymy, co się. Wydarzy. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Życzę Wam sukcesów i, oczywiście, samych zysków. Do usłyszenia.